Dzień dobry, Marcin Gebel. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Handballowe. Jesteśmy po 12 serii Orlen Superligi. A co nas jeszcze bardziej interesuje? Oczywiście jesteśmy przed 13 serią, a na 13 serię zaplanowano mecz derbowy Energa MKS Kalisz, Arged Rebut KPR Ostrowia. I o tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać z moimi Państwa gośćmi. Prezes Ostrowskiego Klubu Jakub Kaszuba, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz trener kaliskiego zespołu Rafał Kuptel. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam Państwa. Z racji, że jesteśmy w Ostrowie, to gościnnie będziemy na początku rozmawiać o drużynie z Kalisza. Ja mam problem, możemy zacząć od gospodarza. Będzie każdy temat poruszony, trenerze. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę po tym, jak przejął Pan drużynę z Kalisza. Teraz jesteśmy już po meczu 12 serii. Ostatni mecz w Puławach. Takie troszeczkę mieszane nastroje do przerwy, prowadzenie. I moje pytanie, co stało się po przerwie z drużyną z Kalisza, bo koniec końców przegrana 28-24. Do którejś minuty wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. I chyba też nie jest tajemnicą, jak powiem, że jeżeli wywalczylibyście punkty w Puławach, to, no to akcje wasze poszłyby zdecydowanie do góry, nie udało się. Na pewno mamy niedosyt. Może nie cała druga połowa, a 52 minuta, gdzie był jeszcze remis, mieliśmy dwa razy piłkę na to, żeby rzucić na prowadzenie. Popełniliśmy po prostu błędy proste i też nasza nieskuteczność. Za szybkie rzuty były w końcówce i to nas pogubiło i straciliśmy możliwość wygrania meczu w Puławach. Ta czerwona kartka, kiedy rzut karny wykonywał Bartosz Kowalczyk, który był najskuteczniejszym waszym zawodnikiem w tym meczu, to też miało jakiś wpływ w tym spotkaniu? Na pewno, bo Bartosz jest taką wiodącą osobą w naszym zespole, chociaż mi zależy na tym, żeby każdy czuł swoją wartość. I tą drugą połowę, bo dostał chyba w 30, chyba drugiej minucie, czy piątej minucie czerwoną kartkę, pokazaliśmy, że potrafimy grać. Tak? Też mieliśmy mecz ligowy bez Bartka, który wygraliśmy. Bodajże to chyba było, no, chyba nawet Zabrze. Czyli mamy ten zespół, który gdzieś tam może każdy swoją cegiełkę dołożyć, ale w tym meczu w końcówce nam akurat zabrakło gdzieś tam naszej takiej zimnej głowy i może też i Bartka nam trochę zabrakło. Trener mówi tutaj o tej skuteczności. Zurab Cindzadze, 47% odbitych piłek. Często jak się rozmawia z zawodnikami, to oni mówią, no zrobiliśmy z bramkarza drużyny przeciwnej bohatera tego meczu. Z drugiej strony bramkarze często też wchodzą na taki poziom. Jaka jest Pana opinia? No bo też ten mecz taki troszeczkę dziwny, no bo Wy byliście do samego końca praktycznie w grze o zwycięstwo. No, patrząc na te cyferki bramkarza, bramkarz, który odbija blisko na 50% skuteczności, to i tak ten mecz cały czas do końca był na styku. Dokładnie. Chyba tutaj był ten element też, dlaczego trzy punkty zostały w Puławach. Nie chcę odbierać temu bramkarzowi jego umiejętności. On zagrał wybitny mecz, a my po prostu któryś tam mecz rzędu mamy taki, że nasza skuteczność jest po prostu w ataku za słaba i pokutujemy to, że gdzieś tam tracimy punkty. Też takie ważne pytanie w kontekście tych derbów, które już w sobotę w arenie Kalisz. Trenerze, na jakim etapie wy teraz już jesteście? Bo rozmawiając ze szczypiornistami z Kalisza, słyszy się właśnie, że no, trener Kuptel odmienił drużynę z Kalisza i tutaj chyba widać to zaufanie zawodników wobec trenera i trenera do zawodników. Te zmiany kadrowe też troszeczkę pewnie dały nowego ducha w tą drużynę, ale właśnie na jakim wy jesteście etapie? Tu jeszcze potrzeba czasu dotarcia się, czy to już jest taka dobra droga, którą sobie wcześniej obraliście i którą będziecie zmierzać? Czasu chyba zawsze jest za mało, bo tak powiem. Na pewno to, co prezentujemy teraz, jeszcze to nie jest to, co ja bym chciał. Mamy dużo, dużo, dużo jeszcze rezerwy. Na pewno poprawiliśmy gdzieś naszą grę w obronie i gdzieś tam jeszcze staramy się, żeby grać. Tak jak powiedziałem, czasu jest nigdy nie ma za wiele i chciałbym mieć trochę więcej czasu.
miłe jest to, że gdzieś tam się słyszy, że gdzieś nasza gra idzie, ale na miłości się nie kończy, trzeba też zdobywać punkty i to jest najważniejsze. Można grać słabo, ale jak się wygra, to są 3 punkty, a my niestety nam w ostatnich meczach tego brakuje. Też było wiadomo chyba, że w momencie, kiedy pojawia się nowy trener, pan też to o tym wspominał, będąc tutaj za po raz pierwszy, że drużyna potrzebuje wzmocnień. Też chyba trafiliście, albo inaczej, pewnie pan sam nam odpowie na to pytanie, Dawid Molski, Jan Antolak, czy chociażby Krzysztof Komarzewski, to są tacy zawodnicy, którzy nie tylko sobie, ale też chyba środowisku, kibicom mają coś do udowodnienia. Tacy zawodnicy głodni gry, którzy też chyba tą taką pozytywną energię wnieśli do drużyny. Wydaje mi się, że każdy z nich ma coś sobie do udowodnienia. Tak? Pierwszych dwóch gdzieś tam, tych skrzydłowych, to są zawodnicy, którzy już nam wchodzą na boisko i pomagają. Teraz jest kwestia moim zdaniem czasu, żeby Jan Antola gdzieś wchodził i dawał nam gdzieś więcej takich pozytywnych rzeczy, żeby zdobywał nam bramki. Ale to wszystko gdzieś czas, a te same, w ogóle te same transfery to też dla mnie były pod takim aspektem, żebyśmy na treningu mogli tworzyć 2 szóstki równe, żeby na treningu była jeszcze lepsza jakość trenowania. Dobrze, drodzy Państwo, no to zobaczmy teraz skrót meczu 12 serii, kiedy Azoty Puławy podejmowały we własnej hali drużynę Energii MKS Kalisz. Przypomnę ten mecz wygrany przez gospodarzy 28-24. W takim ustawieniu zaczęli ten mecz Kaliszanie i pierwsza bramka. Do końca teraz Davidas Wirbauckas, Litwin grający w Azotach Puławy, wpisuje się na listę strzelców, a zatem 1-1, ale już szybciutko próbowali odpowiadać. Ostatnio te dwie ekipy grały jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu Orlen Superligi. Bartosz Kowalczyk w trzeciej minucie otworzył wynik dla swojego zespołu, teraz zdobył bramkę 7-4. No brawo za tę akcję dla Bartosza Kowalczyka. Doskonale teraz dało sobie znać pierwsza bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu, ale jakże efektownie zdobyta. Taki rzut przeciągnięty gdzieś tam blisko spojenia słupka z poprzeczką. I ponownie Bartosz Kowalczyk. Wirbauckas przed chwilą na środku, teraz na lewym rozegraniu. Żywkowicz z numerem 7 na boisku. No i pięknie zakończona akcja teraz przez Macieja Zarzyckiego. I Piotr Jarosiewicz. Żywkowicz. Wyżej do 9 metra w obronie wyszli teraz Kaliszanie, ale ten rzut fantastycznie oddany przez Macieja Zarzyckiego. Obronił jednego karnego na 13 rzucanych w tym sezonie. Jest już Neidl na prawym rozegraniu. Przyspiesza teraz Bilitowski. Odwrócił teraz Starcewicz. Jest piłka rozegrana do lewego skrzydła, ale znowu Zurab Cinsadze odbija piłkę. Poprawia jeszcze tą swoją świetną skuteczność w bramce. A jego koledzy potrafią odpowiedzieć. Przyspieszał tą grę. Przybylski, Zarzycki, Wróbel do... No tak, teraz tutaj z linii 7 metra Konrad Bilitowski. No i proszę. Starcewicz, Bilitowski! Potężna bomba, ale piłka nie wpada do bramki. Zurab Cinsadze zamurował bramkę zespołu Azotów Puławy. Cała praca wykonana w obronie poszła na marne. A gospodarze teraz znowu. Doskonała asysta, podanie z kozłem. Adamski pracujący w obronie, ale zostało tam troszeczkę miejsca. Kuz i jego koledzy tam w tym centralnym sektorze teraz zamurowali dostęp do bramki, ale znalazł jakąś tam lukę jednak.
Kacper Adamski. Potrzebne jest jakieś przyjęcie piłki, ale tak się nie stało. Przybylski doskonale. 13 sekund do końcowej syreny. Jeszcze jedna akcja gospodarzy, jest 27 do 24. Czy tu jeszcze któryś z zawodników zdecyduje się na rzut? Tak też się dzieje. Poszedł teraz bardzo mocno do tego rzutu Wir Bauskas. Jest trafienie i jest koniec tego spotkania. No tak, i oczywiście Zurabi Cicadze dostaje nagrodę MVP najbardziej wartościowego zawodnika w tym meczu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Piotr Dębowski. Zapraszamy oczywiście na nasze kolejne transmisje. Tak wyglądał mecz w Puławach. My teraz już przechodzimy do prezesa Kaszuby. Odmienne nastroje, bo tutaj mówimy o drużynie z Kalisza, która po zwycięstwie z Piotrkowianinem pojechała do Puław. Punktów nie udało się zdobyć, natomiast Arkdrebut Kaporostrowia po dwóch zwycięstwach z rzędu, ten mecz rozegrany awansem z grupą Azoty, Unią Tarnów i Wybrzeżem. Prezesie, chyba pełna zgoda, że Ostrowi te dwa mecze i te dwa zwycięstwa były niezwykle potrzebne, bo jakby patrząc przez te poprzednie mecze, w pięciu spotkaniach chyba tylko jedno zwycięstwo nad Beniaminkiem z Legionowa i nie da się ukryć, że, no, że taka seria gdzieś tam powoduje, że morale drużyny troszeczkę spadają. Tak, jak najbardziej. To były dwa arcyważne zwycięstwa. Jest ścisk niesamowity w tabeli, więc w środę mówiłem, że jest ważne zwycięstwo. Przedwczoraj było arcyważne. No i układ tabeli pokazuje, że teraz obojętnie do którego przeciwnika pojedziemy, to naprawdę na wagę złota każdy punkt do wyciągnięcia. No i tak zwany tlen, tak? Seria była niekorzystna naszej drużyny w ostatnich seriach. Na szczęście podnieśli się z tego zawodnicy, dźwignęli presję, bo różne scenariusze były meczów ostatnich. Na szczęście w ostatnich dwóch były to zwycięskie i oby ta passa trwała jak najdłużej. Ja rozmawiałem z zawodnikami po jednym i drugim spotkaniu. Słyszałem taki dużo pozytywów, dużo takiej pozytywnej energii w ich głosie, bo oni sami twierdzą, że jakby po tej przerwie reprezentacyjnej, kiedy były 3 tygodnie przerwy po meczu z Zagłębiem Lubin, przegranym tutaj we własnej hali, coś drgnęło w tej drużynie. Oni sami czują i widzą to. Jak pan prezes się na to zapatruje? No jest wynik, czyli... Wynik to jedna sprawa, ale faktycznie, no bo chociażby patrząc przez pryzmat tego meczu z Wybrzeżem, ten pierwszy kwadrans, no koncertowy, szybkie przechodzenie z obrony do ataku, bardzo mało błędów, co też przełożyło się na ten wynik. W pewnym momencie chyba było 8-2, chwilę później nawet 16-8. Nie, przepraszam. 12-6. 12-6, tak. Nie będę ukrywał, że był moment taki, że przyszedł czas na rozmowę z zawodnikami. Uświadomienie momentu, w którym jesteśmy i zapytanie, co się dzieje, bo na pewno widać różnicę po bolesnej porażce z Zagłębiem Lubin. To był duży zawód. I to pierwszy raz nadszedł moment na reakcję z naszej strony w normalny sposób. Na szczęście to zaskutkowało. Chłopacy też, z tego co wiem, męską rozmowę odbyli w szatni pomiędzy sobą. Jesteśmy biało-czerwoną rodziną, jesteśmy jedną drużyną i mamy jeden cel. Cieszę się, że pewne ruchy między sobą zawodników, sztabem czy nas zarządu poskutkowały i mam nadzieję, że będą trwały jak najdłużej i poniosą chłopaków
do jak najwięcej zwycięstw jeszcze w tym roku kalendarzowym. I też chyba nie można pominąć osoby Przemysława Urbaniaka, bo ja też zahaczyłem troszeczkę o tą przerwę reprezentacyjną. Przemek Urbaniak pierwszy raz powołany na zgrupowanie reprezentacji B, ale ta reprezentacja też jakby przygotowuje się z pierwszą reprezentacją i wrócił natchniony z tego zgrupowania. Chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy teraz planszę zobaczyli z dwoma ostatnimi spotkaniami w wykonaniu Przemysława Urbaniaka. 16 bramek w dwóch ostatnich spotkaniach i także, no właśnie, reakcja klubu, który ogłasza, że Przemysław Urbaniak zostaje na kolejne dwa sezony. Jak to chronologicznie wyglądało? To była reakcja na te dobre spotkania, czy tutaj już rozmowy z Przemkiem były wcześniej? Rozmowy z Przemkiem były wcześniej. Czekaliśmy na odpowiedni moment ogłoszenia przedłużenia kontraktu z Przemkiem. To po prostu zbieg różnych sytuacji, kadra, fajne dwa występy przyspieszyły ogłoszenie jego osoby, że zostaje w naszych szeregach. Też troszeczkę kibice wywarli w komentarzach i zapytania dziennikarzy presję na tym, że chyba to już czas go przedstawić, że jako kontynuację kontraktu w naszym klubie. No, duży pozytyw, na pewno on był cały czas wartościowym zawodnikiem i rozwija się z meczu na mecz, z miesiąca na miesiąc. Kadra to kolejny czynnik, który dał mu skrzydeł i pokazuje to z meczu na mecz coraz lepiej, wręcz w ostatnich dwóch meczach fenomenalnie. No i życzę mu jak najwięcej takich meczów w naszych barwach. Trenerze, kibice w Ostrowie Wielkopolskim może nie do końca mają świadomość tego, jak wyglądają często te rozmowy kontraktowe. Często patrzą przez pryzmat, nie wiem, zespołu koszykówki, klubów piłkarskich. W piłce ręcznej to chyba już jest na porządku dziennym, że ten listopad, grudzień to już jest, jakby nie było, budowanie drużyny na kolejny sezon. Pan też już ma jakąś taką wizję drużyny z Kalisza pod kątem następnych sezonów? Nie uwierzę, że już te rozmowy... Wiem, ale nie powiem. Nie, teraz akurat już od paru sezonów te ruchy transferowe się zaczynają coraz szybciej. Na początku sezonu już gdzieś tam się zaczyna rozmawiać, bo naprawdę ciężko jest gdzieś dostać wartościowego zawodnika na ten. I jeżeli tak mamy sytuację, tak jak tutaj, że Urbaniak się sprawdza, no to trzeba z takim chłopakiem rozmawiać, moim zdaniem, i jeżeli stanowi wartość, i jak najszybciej podpisać kontrakt, żeby mieć tą pozycję zabezpieczoną. To już jest normalność od paru sezonów. Ja na przykład z jednym zawodnikiem, jeszcze jak byłem trenerem, nie tutaj, rozmawiałem półtorej roku wcześniej, żeby przyjść. To był młody zawodnik, żeby do nas przyszedł, bo wiedziałem, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, może zajść daleko. Półtorej sezonu wcześniej musiałem rozmawiać, żeby i się akurat udało z tym zawodnikiem. Panie prezesie, Przemysław Urbaniak, domyślam się, że to taki priorytet być może dla Was, dla trenerów. Kiedy kolejne nazwiska, kiedy możemy się spodziewać kolejnych nazwisk? Będzie jakaś rewolucja? Tutaj trener Kuptel się uśmiecha. Nie wiem, może drużyna z Kalisza też poluje na jakichś zawodników z Ostrowa Wielkopolskiego. Trzeba się spieszyć. Według klasyka, który pan trener przed chwilą przytoczył, wiem, ale nie powiem. A moje najsłynniejsze słowo to pomidor. Ale działamy, prężnie działamy. Rozglądamy się, jak i też siedmiu zawodnikom się kończy kontrakt. Rozmawiamy, jesteśmy na tym etapie. No właśnie, tak jak... bo by chyba wchodzą... Nie, to już jest, którym się kończy. Proszę pośledzić tak sprzed półtora roku, jak ogłaszaliśmy, na ile dany zawodnik podpisał kontrakt, to ułatwi. Markowicz też chyba się kończy. Tak, Marek, wrócić do Kalisza? Szczera, Mikołaj Krekora, Bartek Tomczak, Łukasz Gierak. Trenerze, który z tych zawodników jest na liście życzeń? Dalej klasyk wiem, ale nie powiem. Ale rozmawiamy już od niekrótkiego czasu
bo tak jak wspomniałeś, to już i pan trener tak samo, coraz częściej już październik, listopad, grudzień, to raczej styczeń, to już się raczej zamyka tematy przy zamknięciu już składu na nowy sezon, no bo nie jesteśmy jedyni, czy Kalisz, czy my, gdzie rozglądamy się zawodnikami nowymi, czy przedłużamy. Ale no, za dużo na razie nie mogę więcej powiedzieć. Rewolucji, jedyne co mogę powiedzieć, to dużych rewolucji nie będzie. Może z 2, 3, 4 nazwiska pojawią się nowe, a co do reszty nie jestem w stanie i nie mogę się wypowiedzieć, bo jak nie trwają rozmowy, to dopiero jesteśmy przed nimi. Bo też chyba taki nowy gracz na rynku za chwilę może się pojawić, bo też chyba coraz częściej się słyszy o tym, że ten bardzo dobry start w Lidze Centralnej Śląska-Wrocław to też chyba pozwala działaczom Śląska-Wrocław na to, żeby już też pytać o zawodników, którzy na co dzień, na chwilę obecną występują w Superlidze. Wiesz, ale nie powiesz. Tak. Trenerze, chyba fajnie, że Śląsk-Wrocław się odbudowuje, no bo jakby nie było, to jeden z najbardziej utytułowanych klubów, gdzie ta piłka ręczna we Wrocławiu zawsze była dosyć mocna. Taki fajny, duży ośrodek być może wróci już niebawem do Superligi. Tego im życzę i tego chyba też brakuje w polskiej piłce, że taki klub, który wychował wielu wspaniałych reprezentantów i ma bodajże 15 mistrzów Polski, żeby taki klub nie grał w Superlidze. I to była duża wartość taka marketingowa dla piłki ręcznej, żeby taki klub się odbudował i w najwyższej lidze. Dobrze, drodzy Państwo, wiemy już, że Ostrowie jest po 2 zwycięstwach z rzędu. Wiemy, że Przemysław Urbaniak zostaje na kolejne 2 sezony. Trener Kuptel nie zdradza, którzy zawodnicy zostaną w Kaliszu, ale zobaczmy teraz właśnie, jak ten ostatni mecz Arget Rebut Kaper Ostrowia z Energą Wybrzeżem Gdańsk wyglądał. Patrząc przed meczem w ligową tabelę, można było zakładać spacery gospodarzy. Do Ostrowa Wielkopolskiego przyjechało bowiem Wybrzeże, które w 11 meczach wywalczyło tylko 4 punkty. W ostatnich dniach zatrudniono jednak Patryka Rąbla, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, który ma poprawić wyniki gdańszczan. Początek meczu tego nie pokazał, bo to Arget Rebut Kaper Ostrowia była stroną dominującą, grającą szybciej, skuteczniej, dokładniej. Już po kilku akcjach prowadziła 8-2, a chwilę później było 12-6. Tego się spodziewaliśmy, to bardziej zaskoczony byłem tym, w jaki sposób zaczęliśmy ten mecz, jeśli chodzi o naszą postawę, szczególnie w obronie i w ataku. Myślę, że troszkę zjadły nas nerwy na samym początku, natomiast później z czasem, z biegiem meczu wróciliśmy do tego, co sobie zaplanowaliśmy i naprawdę potrafiliśmy w bardzo długich fragmentach realizować nasz plan. I zadecydowało, myślę, w końcówce trochę większe doświadczenie, znaczy dużo większe doświadczenie zespołu z Ostrowa. Intensywność gry była naprawdę spora, bo i Wybrzeże, i my biegaliśmy. No i porobiliśmy zmiany, które nie przyniosły oczekiwanego efektu, bo porobiliśmy troszeczkę skrat i Wybrzeże zaczęło nas troszeczkę gonić. Nie byliśmy tak skuteczni w obronie jak dotychczas. Musimy też zaznaczyć, że te 20 minut, no Mikołaj też bardzo dobrze bronił w bramce przy pomocy obrony, no i to się złożyło. No. To prawda, Mikołaj Krekora bardzo często bronił Ostrowie przed stratą prowadzenia. Udawało się to przez ponad 25 minut. Później do głosu doszli rywale, którzy jeszcze przed przerwą zdołali wyjść na prowadzenie. Gospodarzom znów zaczął uciekać mecz. Nie możemy tak grać, bo to jest po prostu to, że tak nie powinno być, bo chłopacy też powinni mieć szacunek do tego, co robią i tutaj takie rzeczy się nie powinny zdarzać, bo tak naprawdę no, ten mecz nam tak uciekł. W drugiej połowie też był moment, że mieliśmy 20-21 chyba i mogliśmy sobie tam dojść spokojnie, mieliśmy czyste sytuacje, których nie rzuciliśmy i to tak się ważyło cały czas. No, szkoda tego, bo ja rozumiem kibiców, bo mecz im się na pewno podobał, bo były emocje. Ale no, my nie powinniśmy po prostu doprowadzić do takiego czegoś. Pierwsze minuty drugiej połowy też nie były najlepsze. Maciej Nowakowski wrócił do gry podstawową 7. Do remisu szybko doprowadził Kamil Adamski, ale przez kolejne 8 minut gospodarze nie potrafili rzucić bramki.
Wybrzeże prowadziło 20-17, znów rywal odjeżdżał. Wiedzieliśmy, skupialiśmy się na tym, żeby dobrze zacząć tutaj. To nie wyszło i tak jak wspomniałeś, no minus 6 na początku musieliśmy gonić, ale to co jest fajne, to wróciliśmy do meczu. Natomiast no, druga połowa, no taki klasyczny mecz walki. Aczkolwiek wyszliśmy na plus 3 i mieliśmy swoje szanse, żeby ten mecz zakończyć, ale niestety znowu nie wyszło. Czego zabrakło? No ciężko mi tak teraz na gorąco powiedzieć. No, będziemy na pewno analizować ten mecz. Argument, że mamy młody zespół, niedoświadczony, nie do końca się zgodzę, no bo to jednak każdy z nas jest w wieku seniora i tworzymy monolit i reprezentujemy jeden z najbardziej utytułowanych klubów w kraju, jeżeli chodzi o piłkę ręczną i trzeba tylko mieć nadzieję, że po prostu w którymś momencie ta szala zwycięska przejdzie na naszą stronę. A szala w tym meczu na stronę gospodarzy zaczęła przechylać się 5 minut przed końcem, już bez Kamila Adamskiego na boisku, który został ukarany czerwoną kartką. W bramce znów skuteczny był Krekora, a w ataku Przemysław Urbaniak i Daniel Reżnicki. Karne wykorzystywał Marciniak. Ostrowia wróciła do meczu i w samej końcówce przegoniła Wybrzeże. Gdańsk to nie jest taka słaba drużyna. To miejsce w tabeli w ogóle nie pokazuje, jak oni grają, bo grają naprawdę fajną piłkę. Było nam piekielnie trudno dzisiaj zwyciężyć ten mecz. Wzloty, upadki, gra falami. Tak jest! Brawo. Gra falami. Prowadzisz już 6 bramkami. Gdzieś tam jakieś zmiany, może jeszcze wszyscy zawodnicy nie weszli w mecz po tych zmianach i trochę to siadło, ale w odpowiednim momencie powiedzieliśmy sobie twarde słowa w szatni, to ruszyło i my się cieszymy się do zwycięstwa. Wybrzeże nie potrafiło się przebić przez solidną defensywę Ostrowicz, czyli Ksawerego Gajka, Łukasza Gieraka i Krzysztofa Misiejuka. Po bramkach Urbaniaka i Artura Klopstega było już pewne, że biało-czerwoni nie przegrają tego meczu. Takie momenty są bardzo ważne, natomiast ja będę powtarzał z uporem maniaka, że my dopiero się uczymy nawzajem w tym zespole siebie. Ja też obserwuję i analizuję to, co się dzieje na boisku po to, żeby w takich momentach umieć być bardziej efektywnym i w takich momentach no, robić ten dystans, który będzie na tyle bezpieczny, żeby go dowieść do końca. Wiadomo, tu mamy bardzo młodych zawodników, którzy potrzebują przede wszystkim spokoju tego, żeby zagrać na tyle pewnie, aby ta piłka nie trafiała w ręce przeciwników i doprowadzać do 100% sytuacji. Tak dzisiaj było, z tego jestem zadowolony. Natomiast było kilka takich momentów, myślę, w których mogliśmy odskoczyć, nie wykorzystaliśmy tego i stąd w końcówce niestety to doświadczenie było po stronie gospodarzy. Wynik ustalił Patryk Marciniak, który w drugiej połowie był bezbłędny na linii rzutów karnych. Rozgrywający Ostrowi zepsuł swój pierwszy rzut w meczu, w kolejnych próbach już się nie pomylił, co w perspektywie całego spotkania było bardzo istotne. Mecz zakończył z 6 trafieniami. Już miałem z tyłu głowy ten pierwszy karny, gdzie mi trafiłem poprzeczkę, że tak powiem, potem dostałem drugą szansę, bez kalkulacji założyłem sobie w głowie, że rzucam po prostu około głowy i wszystkie praktycznie karne tam wylądowały tam, gdzie chciałem. Ostrowia dzięki wygranej wróciła na 7 miejsce w tabeli, ma jednak rozegrane jedno spotkanie więcej, już w sobotę mecz, na który czekają wszyscy kibice Szczypiorniaka w regionie. Derby Wielkopolski w arenie Kalisz, gdzie Energa MKS przyjmie biało-czerwonych. Dobrze, drodzy Państwo, zobaczmy teraz tabelę, bo tutaj też już dosyć często o tym mówimy, że ta tabela Orlen Superligi od kilku już sezonów, od tych miejsc 3-4 do 12-13 jest bardzo ciasna i tutaj praktycznie co serię meczów w Orlen Superlidze ta sytuacja się zmienia. Industria Kielce na prowadzeniu, Orlen, Wisła, Płock na drugim miejscu. My też tutaj oczywiście już czekamy na tą świętą wojnę. Już od 2 sezonów bodajże musimy czekać do samego końca na te rozstrzygnięcia. Trzecie miejsce zajmuje drużyna Azotów Puławy. Nas interesują te miejsca 7, bo tutaj Arged Rebut KPR Ostrowia wróciła do tej pierwszej 8. Ale jedno spotkanie więcej rozegrane, bo tutaj też już mówiliśmy o tym, że mecz z Unią Tarnów rozegrany awansem. Energa MKS Kalisz, miejsce 11, ale też już był taki moment po spotkaniu z Piotrkowianinem, że drużyna z Kalisza przeskoczyła chociażby Arged Rebut KPR Ostrowia. No właśnie, panowie, teraz porozmawiajmy sobie o tym bezpośrednim meczu.
Trener Kuptel, jak był tutaj ostatni raz, mówi, że chyba dobrze się stało, że i Ostrowia z Kaliszem będzie grać na koniec pierwszej, drugiej rundy. Mogą być tutaj bardzo fajne spotkania, które mogą decydować o tym, czy obie drużyny, czy jedna z nich awansuje do ósemki. Trenerze, już tutaj przed wejściem do studia dyskutowaliśmy 8 lub 9 sezonów w drużynie Wisły Płock, a jeżeli Wisła Płock, to święta wojna właśnie z Kielcami. Może to nie są derby regionu, ale takie mecze podwyższonego ryzyka. Jak się gra w takich spotkaniach? Teraz troszeczkę z drugiej strony, jeżeli jest pan trenerem, to też jest coś takiego, że tutaj zawodników nie trzeba mobilizować przed takimi spotkaniami, że oni doskonale wiedzą, o co toczy się gra i że nawet sam fakt, że hala pęka w szwach, że z jednej strony kibice jednej drużyny, z drugiej wpływa na to, że to widowisko samo się tworzy. Na pewno są to mecze emocjonujące i to, co pan powiedział, że hala pęka w szwach i to też swoje robi atmosferę, że zawodnikom zależy na tym, żeby wygrać. To jest tutaj jakby nasza rozgrywka między Kaliszem i Ostrowem. Kto w danym sezonie wygra, u kogo, czy te dwa mecze, kto wygra. I to, na takie mecze zawodników się nie mobilizuje. A wracając właśnie do tych meczów kielecko-płockich, no to nas tam też nie trzeba było mobilizować. To były takie, to nie były może derby, ale to były mecze, że każdy chciał wygrać i te mecze dużo były emocjonujące. A co jest najważniejsze, to jest najlepsze, dobre widowisko, dobre marketingowo dla kibiców. I to się chyba najbardziej liczy. A w szatni faktycznie jest już taka ekscytacja, bo ja często jak przyjeżdżam do Kalisza, to Maciej Pilitowski chociażby zawsze mówi, nie, dla mnie to jest mecz jak każdy inny, tutaj nie ma czegoś takiego. Z kolei rozmawiam z innymi zawodnikami, to oni mówią, no jak nie ma, oczywiście, że jest, sprawdzamy tylko terminarz, to już tylko pierwsze co, to patrzymy, kiedy jest mecz ostrowsko-kaliski. Znaczy my się przygotowujemy jak do każdego meczu pod względem fizycznym i tak samo taktycznym, ale to chyba normalne jest, że my jako koledzy spotkamy się we dwoje, jesteśmy z jednego podwórka, to jeden z nas chce być najlepszy. I to jest takie normalne prawo natury, że jeden od drugiego chce być lepszy i to są derby, jesteśmy w Wielkopolsce. No i wy chcecie być najlepsi. No i to jest normalna rzecz. Sytuacja. Ale też chyba, bo rozmawiamy już od dłuższego czasu, chociażby od momentu, kiedy Ostrowia awansowała do Superligi, że chyba dobrze, że te dwa zespoły grają w Superlidze i szkoda by było, jeżeli, nie wiem, mam nadzieję, że jak najpóźniej nastąpi taki moment, ale że którejś z tych drużyn by zabrakło, Kuba, no bo to też nie ma co ukrywać, że wy chyba nawet z Superligi słyszycie takie głosy, że fajnie, że są takie drużyny, bo to też, tak jak trener tutaj wspomniał, marketingowo wygląda zupełnie inaczej. Pełne hale, co nie zawsze jest spotykane w Orlen Superlidze i to jakby nakręca koniunkturę. Jak najbardziej. Nam, jak i Kaliszowi, takie mecze są potrzebne. Bo też pamiętamy te derby w Ostrowie Wielkopolskim zeszłego sezonu. W dwa dni chyba rozeszły się bilety. Wiem, że w dniu meczu jeszcze osoby pod halą stały, handlowały tymi biletami, bo każdy chciał się dostać do areny, a arena w Ostrowie, mimo że może pomieścić blisko 3000 ludzi, to i tak była za mało. No tak, niestety murów nie da się rozciągnąć, nie są z gumy. My i tak zrobiliśmy, co mogliśmy, były nawet dostawiane za bramkami krzesełka pod ten mecz, sprzedane bilety na 2 tygodnie do wydarzenia. To cieszy i tak jak powiedziałem, i to jest nie tylko moje zdanie, bo mamy kontakt z prezesem Kalisza Bożejem Wojtyłą, że bądźmy jak najdłużej, bo jak jemu, czyli prezesowi, tak jak nam, czy mi, takie mecze są potrzebne. Odskocznia od normalnych meczów ligowych, do których się przygotowujemy z tygodnia na tydzień, nieraz co 3 dni. Święto piłki ręcznej,
publika, frekwencja, co już przed programem wspominaliśmy, że w pełnej kulturze, mimo że derby ostrosko-kaliskie w ogóle nie mogą dostać wizytówki jakichś meczów podwyższonego ryzyka. To jest święto piłki ręcznej. Wynik oczywiście jak najbardziej, to co trener powiedział, rywalizacja to normalna rzecz i każdy w tych, że tak powiem, rozrachunkach sportowych chce wyjść zwycięsko, a reszta to zostaje poza boiskiem, czyli trybuny, atmosfera, kibice i dobry doping i święto piłki ręcznej. Ja chciałem też zapytać o pulę biletów, bo też chciałem zaprosić tutaj Iwonę Niedźwiedź, ale też życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Iwona pewnie byłaby jako przedstawiciel klubu z Kalisza lepiej zorientowana, jeżeli chodzi o te bilety. Kuba, ty także już wcześniej mówiłeś, że jesteś w kontakcie z prezesem z Kalisza i tutaj pewnie kibice też się dopytują, jak no właśnie sprzedaż tych biletów będzie wyglądać, jaka jest pula dla kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego. To jest dopinane jeszcze, czy mamy już jakieś konkretne informacje przed sobotnim meczem? Mamy większość rzeczy zapiętych, czyli nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o kibiców przyjezdnych. Jest mała odległość między miastami, więc tak jak w zeszłym roku, tak i w tym bardzo duża grupa kibiców z Ostrowa się wybiera. Mamy do dyspozycji po zgłoszeniu już wcześniejszym, gdzie jeszcze tej liczby nie znamy dokładnie, na sektorze A bilety. Czyli tak jak w poprzednim sezonie za bramką? Nie. Tam jest sektor bodajże B albo G, coś w tym stylu. W każdym razie nie za bramką. Będziemy na dużej trybunie głównej. Będą tam, mimo przez to, że arena Kalisz nie ma miejsc, nie że numerowanych, miejsca numerowane są, ale sprzedaż kaliskiego klubu nie prowadzi sektor miejsc i rzędów na biletach. Będzie dany okręg, który mniej więcej pula będzie przekazana i kierowani kibice Ostrowa będą kierowani, żeby byli w jednym miejscu zgromadzeni i takie na chwilę obecną mam informacje. Posłuchajmy może teraz zawodników jednej i drugiej drużyny, bo tak jak już tutaj wcześniej wspominaliśmy, te znajomości nie zacierają się. Wielu zawodników występujących na chwilę obecną w Ostrowi grało wcześniej w Kaliszu. Są już jakieś uszczypliwości im bliżej meczu derbowego. Także mamy dwóch wychowanków KP Ostrowia aktualnie grających w drużynie z Kalisza. Także posłuchajmy, co oni myślą, co oni mówią przed tym sobotnim meczem, który rozpocznie się już o godzinie 18 w arenie Kalisz. Nie możemy się doczekać soboty. Cóż, no wiadomo, dzisiaj jest środa, mamy taki spokojniejszy poranek. Po południu zajmiemy się już stricte meczem, który rozegramy w sobotę w Kaliszu. Będziemy analizować zespół po zmianie trenera, co tam pozmieniali, jak reagują w obronie i myślę, takie przygotowanie merytoryczne i plan na mecz będzie bardzo ważny na sobotę. Czy są derby, czy nie ma derbów, u nas uszczypliwości są zawsze. Wiadomo, cały czas mam dobry kontakt z niektórymi chłopakami, którzy grają w Kaliszu i gdzieś tam cały rok sobie dogryzamy, także teraz jest może troszeczkę ostrzej, ale trwamy w tym cały rok. Uszczypliwości są zawsze, może teraz troszkę go sprowokuję bardziej, ale myślę, że jak wejdziemy na boisko, to skupienie będzie maksymalne, no może jak tam jakaś przerwa w meczu na wycieranie parkietu. Coś staramy się pożartować. No zdecydowanie. No. Jeszcze po Kamilu widać, że już żył derbami w ostatnim meczu. Trochę podniósł się poziom agresji, dostał czerwoną kartkę. No ale tak z sąsiadem bywa, że czasami po prostu czuje dużo emocji, to buduje się w nim agresja. Mam nadzieję, że na nas się nie będzie wyżywał. Na pewno jest paru zawodników Ostrowie, którzy też grali w Kaliszu. Także myślę, że i Ostrów, i my jesteśmy już głowami od, myślę, poniedziałku. Oni od wtorku meczem derbowym i tak samo dla mnie to jest tylko dodatkowa motywacja.
Wydaje mi się, że będzie to mecz bardzo defensywny, bardzo mocny. Gdzieś tam wszyscy będą naładowani energią i ten, kto zachowa więcej zimnej krwi w tych newralgicznych momentach meczu, ten będzie cieszył się ze zwycięstwa. Nie mówiłem nigdy, że to jest mecz jak każdy inny. To jest oczywiście za to jest tylko 3 punkty, ale gdzieś zawsze mi się wydaje, czy grałem w Lubece, graliśmy z Minden, czy kiedyś w Wągrowcu mieliśmy takie mniejsze derby z Poznaniem. To się wychodziło po prostu, żeby pokazać tę swoją wyższość, żeby wygrać i gdzieś to jest też świetne dla kibiców, a też dla nich się gra, więc na pewno będzie to mecz walki i tego nie możemy ukrywać. Gdzieś każdy będzie mocniej naładowany, każdy będzie chciał się mocniej pokazać i myślę, że w tym meczu ta obrona u nas bądź u nich zadecyduje. Rywale z Ostrowa na pewno mają swoje dobre strony, tak jak obecni kadrowicze, Przemek Urbaniak i Kogut, którzy pewnymi punktami, także na pewno na to zwrócimy uwagę. A poza tym mamy swoje smaczki, które zostawimy i przygotujemy w tajemnicy. W domu jak to wygląda? Bo domyślam się, że rodzice mogą być troszeczkę rozdarci przed sobotnim meczem. Od poniedziałku nie rozmawiamy. Nie, no żartuję. Kibicują mi tak naprawdę. Nie są podzieleni na Ostrów, czy nie kibicują ani tym, tylko mi. Trenerze, derby derbami. Pan powiedział, że przygotowujecie się jak do każdego meczu ligowego. Nie chcę słuchać odpowiedzi, wiem, ale nie powiem, ale coś ekstra jest szykowane na mecz z Kaliszem, czy tutaj już po prostu na tym etapie sezonu raczej jedna i druga drużyna nie może siebie zaskoczyć, tym bardziej jeżeli mówimy o tym, że ci zawodnicy też znają się bardzo dobrze, bo przecież jeszcze niedawno grali razem w jednym zespole. No tutaj właśnie to w dobie tego, co mamy, że mecze są tutaj akurat Ostrów. Wszystkie pokazywane. Pokazywane. No to zaskoczyć można w jednej, dwóch, trzech akcjach, ale tutaj raczej jakiegoś większego zaskoku, to raczej wydaje mi się, że to po prostu podejście do meczu, przygotowanie się, kto wykaże się lepszą skutecznością, lepszą grą, ten mecz wygra. Tutaj nie ma mowy o zaskoczeniu, chyba że Ostrów ma jakichś dwóch zawodników nowych, których jeszcze nie widzieliśmy, ale nie, tak całkiem serio to zaskoczy, że raczej ciężko będzie chyba nas i tak samo, tak wydaje mi się, zespół przeciwny Ostrowa. Gracjan Wróbel wyjdzie w podstawowym składzie, bo to jest wychowanek Ostrowi i ja wiem, znając Gracjana, że to jest też taki chłopak, któremu będzie razy dwa, razy trzy, może nawet razy cztery zależeć na tym, żeby się pokazać z dobrej strony. I tak troszeczkę chciałem też zapytać o to, że to jest też chłopak, który dostał powołanie do reprezentacji B i jest coraz częściej wykorzystywany w zespole z Kalisza. Także też chciałbym o pana ocenę zapytać tego chłopaka. Jeżeli chodzi o ocenę, to na pewno pozytywna jest. Ma duży potencjał, zależy od niego, jak ten potencjał wykorzysta. Miał teraz powołanie na reprezentację B, która była gdzieś tam połączona z reprezentacją A. Na pytanie, czy wyjdzie w pierwszym składzie? W pierwszym składzie u mnie wychodzi 16. I chyba to jest chyba najważniejsze, żeby mieć całą 16 mocną, żeby grać, bo całego meczu jeden zawodnik nie ugra. Po prostu i mieć całą 16 do dyspozycji. Jeżeli będziemy mieli całą dyspozycję, czy Gracjan wyjdzie w pierwszym składzie, czy wyjdzie w 15 minucie, czy tam 20, to nie ma znaczenia. Najważniejszy jest wynik i żeby ta 16 dołożyła swoją cegiełkę do wygranego meczu. Panie prezesie, jak to jest od tej strony organizacyjnej? Przed meczem z derbami prezes wchodzi do szatni i mówi: panowie, jest premia za zwycięstwo w meczu derbowym. Czy tutaj też jest sytuacja tego typu, że mobilizacja jest zbędna? Bo tutaj chociażby słyszeliśmy rozmowę z Kamilem Adamskim, który cały czas przyjaźni się chociażby z Konradem Pilitowskim. Mówi, że u nas te uszczypliwości są zawsze. One się nasilają właśnie im bliżej meczu derbowego. Co do tego wejścia do szatni. A też inna sprawa. Prezes Kaszuba przecież przez kilka lat też był związany z zespołem z Kalisza i dla prezesa też mecz pewnie, no właśnie, wyjątkowy? Ciekawy. Tak, zgadza się. Byłem 3,5 roku ponad w Kaliszu.
Na pewno chcę coś udowodnić, bo jeszcze wtedy, jak tam byłem, nie sądziłem, że w Ostrowie będzie Superliga i będzie takie spotkanie gdzieś tam na czele z moją osobą jako reprezentantem klubu. Więc na pewno Błażej, jako były mój szef, będzie chciał mi udowodnić i chce udowodnić coś. Na pewno ja swoją osobą też gdzieś tam w głębi chcę to zrobić, ale wracając do początku, czyli do tej szatni, to jest to, co powiedział też trener Rafał, że tu nie trzeba mobilizować do takiego meczu. A co do wejścia do szatni, ja zawsze wchodzę. To jest moja tradycja. Jeżeli nie dam rady dzień przed przyjechać, 2-3 słowa powiedzieć drużynie od siebie, to i tak zawsze na minutkę przy odprawie wchodzę. Życzę powodzenia, zdrowia i powodzenia, więc o premiach w takich meczach nie trzeba w ogóle mówić, ani mobilizować, bo my mamy 70% wychowanków. To co powiedziałeś, Kamil, z Konradem sobie gdzieś tam jakieś uszczypliwości piszą czy rozmawiają, więc tutaj żadnej motywacji dodatkowej nie musi być, takie jest moje zdanie. Każdy wie, jaki to jest mecz, więc tutaj raczej życzę, żeby z tego meczu wyjść zdrowo, bo liga jest jeszcze długa. Dwa, że życzę im powodzenia i życzę wygranej, bo każdy pracuje na tą wygraną i tutaj nic więcej nie trzeba, a reszta i tak zweryfikuje parkiet, boisko i mam nadzieję, że po prostu około godziny 19:15 w sobotę będę się cieszył i będziemy się cieszyć razem z drużyną z wygranego meczu, ale to jest sport i o tym będziemy mogli porozmawiać po meczu. Trener zasięgnął już języka. Dlaczego Kalisz to cebule, a Ostrów bażanty, bo to jakby też już to jest taka historia, kawał historii, tradycji, która gdzieś tam być może jest pielęgnowana, ale zasięgnął już trener języka, o co tutaj chodzi? Są cebularze i są bażanty, ale jakby taką większą historię, wiem, że cebularze, że cebule się hodowało w Kaliszu, a dlaczego bażanty, to nie wiem. Bażanty, bo za czasów, w skrócie, były z bażantów bardzo słynne piórka przy kapeluszach, głównie dla dam, czyli dla kobiet. No i od tego to się tak w skrócie, bo to jest bardzo szeroka historia jeszcze, gdzie nawet opowiadała bardzo fajnie tą historię. Za chwilę zobaczymy jeszcze raz w zeszłym roku pani, więc to tak w skrócie chodzi o piórka. U nas przylepione bażanty, u was pola, cebuli, cebularze, cebule i tak w skrócie. Dobrze, zobaczmy teraz właśnie, jak te niesnaski ostrowsko-kaliskie wyglądają, bo to naprawdę burzliwa historia. Jeszcze później były czasy, kiedy Kalisz był miastem wojewódzkim, Ostrów także do takiej rangi aspirował, ale co najważniejsze, to właśnie to, co prezes Kaszuba powiedział, że to już zamierzchłe czasy, kiedy ta atmosfera była naprawdę taka dosyć mocno podniosła. Teraz liczymy i czekamy na wielkie święto piłki ręcznej. Początek jest w mieście Derby, tak? Stąd się wzięła w ogóle nazwa Derby, bo w tymże mieście, według legendy, ploteczek, a może i prawdy, dwie miejscowe drużyny zagrały przeciwko sobie i teraz się obserwuje miasta, które z pozoru są blisko siebie, zaprzyjaźnione, a tak naprawdę toczą między sobą jakąś taką podwórkową wojenkę. I tak jest też
Mam nadzieję, że coraz mniej, że ten czar wojenki jest coraz słabszy między Ostrowem a Kaliszem. Dlaczego bażanty i cebule? No to ma swoje początki w czasach zaborów od 1815 roku, kiedy to ten region został podzielony na dwie części. Ostrów należał do Księstwa Poznańskiego pod zaborem pruskim, a Kalisz został pod zaborem rosyjskim. No i Ostrów czuł się chyba troszeczkę lepszym miastem ze względu na pruski porządek. A dlaczego bażanty? Ano dlatego, że bażanty występowały tutaj w środowisku naturalnym i była moda na kapelusiki z bażantami. W związku z tym panie i panowie upiększali swoje ubranie właśnie tym piórkiem bażancim. Natomiast w Kaliszu mieszkała ludność żydowska i taką wizytówką miasta były pola cebuli i czosnku, które sadzono i sadzi się do tej pory. No i w związku z tym w taki naturalny sposób poszło, że mieszkańcy Kalisza to są cebularze albo cebulorze, albo haziaje, no bo ten, który sadzi cebulę, jest rolnikiem, to zapożyczenie z języka rosyjskiego oczywiście. No tak jak powiedziałam, wojenka trwała, bo oliwy do ognia dolał podział administracyjny, na mocy którego miasto Kalisz zostało miastem wojewódzkim, no i w związku z tym mieszkańcy Kalisza poczuli się ważniejsi, lepiej usytuowani niż mieszkańcy Ostrowa. No i się to tak zmienia na przełomie zeszłego roku i tego roku. Rozwód trwa, tak wycofano linię 19E. No to są takie drobne zazdrostki, tak jak sąsiad sąsiadowi czegoś zazdrości, ale jeżeli jest silna potrzeba, to może na tego sąsiada liczyć. Ja myślę, że to raczej jest na zasadzie takiej zabawy społecznej, aniżeli faktycznej niechęci, faktycznej nienawiści wobec siebie. No to byłoby głupie. Takich miast w Polsce jest bardzo dużo, które toczą taką... Takie podwórkowe bandy, powiedziałabym, nie? Toruń i Bydgoszcz na przykład, to mi tak przyszło do głowy. A więc wszystko jasne, wiemy, jak ta historia wyglądała. Panowie, to jest mecz 13 serii, która ten mecz oficjalnie zakończy pierwszą rundę Orlen Superligi. Ale to nie koniec grania w tym 2023 roku i na początek chciałem trenera Rafała Kuptela właśnie zapytać. Troszeczkę ten terminarz nam się zmienił w tym sezonie. Dla trenera, który gdzieś przychodzi w trakcie sezonu do drużyny, domyślam się, że każda przerwa reprezentacyjna, czy chociażby tak jak od kilku lat mamy przerwę na Mistrzostwa Świata, czy też na Mistrzostwa Europy, to jest taki czas wytężonej pracy. Ten terminarz jest lepszy od tego, który mieliśmy, przepraszam, w poprzednich sezonach, kiedy te mecze były co tydzień, wiedzieliśmy już, że praktycznie cały grudzień, styczeń jest wolny. Czy to, jak wygląda to w ten sposób, że ten terminarz jest troszeczkę taki poszarpany, to jest okej. Okay. Tutaj chodzi, że są w tym sezonie play-offy, tak? Tak. No bo też mieliśmy ten początek sezonu intensywny, jedna przerwa, teraz będziemy grać trochę dłużej w grudniu. Wydaje mi się, że ten system jest lepszy play-off i podam przykład tamtego sezonu, że Górnik Zabrze na 6 chyba czy 7 tak. kolejek przed końcem zdobył już brązowy medal. A tutaj są play-offy i niestety o te medale wszystkie trzeba walczyć, o miejsce trzeba walczyć i tak samo trzeba będzie walczyć o utrzymanie się do końca sezonu i to jest bardziej atrakcyjne. A jeżeli mówimy o tych przerwach kadrowych, okej, jeszcze zgodzę się, że ta pierwsza w styczniu jest dosyć taka, że można coś zrobić. A teraz jak mieliśmy ten National League, to jest seria dużego grania, długiego grania, dużo meczy grania. To jest tak, że raz zawodnicy się rozjeżdżają, jadą na kadrę i zawodnicy są przemęczeni po iluś tam tych spotkaniach i to jest... Najpierw trzeba im dać wolne, żeby troszeczkę się zregenerowali, żeby odpoczęli też od piłki ręcznej, żeby też mieli czas dla rodziny, bo w sporcie jest tak, że trzeba dużo wyrzeczeń, a w życiu codziennie chyba najważniejsza jest rodzina i ten czas dla rodziny jest chyba najważniejszy.
i mamy wtedy zazwyczaj półtorej tydzień do przygotowania się na taki mecz ligowy, a jest też ten czas potrzebny na tą regenerację i przede wszystkim dla rodziny. A to też taki intensywny czas i taki ważny czas. Ja wiem, za chwilę usłyszę pewnie, że nie ma meczów mniej ważnych czy ważniejszych, ale tu też do trenera, no bo Kalisz po meczu derbowym będzie miał za chwilę spotkanie z Opolem, później jeszcze bodajże Kwidzyn, wyjazd do Kwidzyna. Kielce u siebie. I też chyba wam będzie zależeć na tym, żeby przed tą przerwą jeszcze te kilka miejsc w tabeli poprawić. Taki bardzo ważny moment sezonu chyba, bo też chyba nie ma co ukrywać, że właśnie ten przełom listopada, grudnia jest niezwykle istotny dla układu tabeli. Dla jednej, dla drugiej drużyny, bo tu za chwilę o Ostrowie też porozmawiamy. Na pewno ta końcówka będzie ważna, ale chyba cała liga jest ważna. Ja mówię teraz o rundzie zasadniczej, bo tak chyba tutaj pan prezes wspomniał, że od miejsca trzeciego do ostatniego to trzeba być na 100% skoncentrowany w każdym meczu, żeby te trzy punkty wygrać i nie ma luzu. Nie ma luzu i trzeba walczyć w każdym meczu o te trzy punkty. Bo my tutaj, panie prezesie, mówiliśmy o tym ścisku w tabeli. Wystarczy spojrzeć, Energa MKS Kalisz 11 miejsce, 13 punktów, a Górnik Zabrze na 5 miejscu 22 punkty. To raptem 9 oczek różnicy. Mówimy o tym ścisku w tabeli, a Ostrów pojedzie do Zabrza zaraz po meczu w Kaliszu. Też dla Ostrowi niezwykle ważne te spotkania do końca roku, bo później jeszcze wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego, mecz z Tarnowem już rozegrany. I na koniec Puławy jeszcze. Puławy u siebie. No, nie wycuduję, że tak powiem, tutaj mądrości nie ma w domu jakiej. To, co powiedział trener, każdy mecz jest ważny. Tutaj jak najwyżej, żeby coś w playoffach zrobić, trzeba być realistą, czyli jak zrobić wszystko, byle ósme, siódme, nie zdobyć miejsca, prawda? Musimy być realistami, jeżeli mówimy o playoffach. Czyli każdy mecz jest ważny. Raczej też w obu przypadkach miejsca na pomyłki już za dużo nie ma. Przed jedną i przed drugą drużyną ciężkie mecze, niełatwe. Zaczynamy już drugą rundę w starym roku. Więc tutaj naprawdę każdy punkt jest cenny, czy nawet z remisu, czy wygrane karne, czy nawet ten punkt wywieziony w przegranych karnych jest na wagę złota, bo jest taki ścisk, że naprawdę one nam dużo w marcu powiedzą. Nieraz ten jeden punkt może zaważyć, czy dana drużyna będzie na szóstym miejscu, czy na siódmym w obecnej sytuacji tabeli. I to już jest bardzo pozytywne myślenie nad playoffami, bo spotykamy się z trzecią drużyną, a nie z potęgami europejskiej piłki ręcznej, tak? Więc tutaj każdy mecz jest ważny i w każdym trzeba pokazać się jak najlepiej, wywieźć czy zdobyć jak najwięcej punktów. Co do Zabrza, no też nie możemy się doczekać, bo mecz otwarcia w Ostrowie, srogie lanie, nie ma co ukrywać, przez drużynę Zabrza w wykonaniu naszej drużyny. Chcemy jechać tam na pewno z rewanżem, powalczyć o punkty, choć wiemy jak gra Zabrze, ale też się potknęło już bodajże dwa albo trzy razy chyba, jedno w karnych. Więc no, są gdzieś do ugryzienia, nam to nie wyszło w pierwszym meczu, mam nadzieję, że w rewanżu będzie to, że to się uda. No i potem Piotrków, też super ostatnie mecze, wygrana chociażby z Zabrzem. No i też z Puławy, gdzie był mecz ciekawy w Puławach. Też będziemy chcieli się zrewanżować za porażkę i zakończamy ten rok 2023. Dobrze, tutaj stawiamy kropkę, zanim te spotkania, o których prezes Jakub Kaszuba oraz trener Rafał Kuptel mówili, już w sobotę, powtórzę to po raz kolejny, derby południowej Wielkopolski, godzina 18, arena Kalisz, liczymy na gorący doping i na to, że kibice jednej i drugiej drużyny stworzą kapitalne święto piłki ręcznej. Szkoda, że
kolejny mecz derbowy nie będzie pokazywany przez telewizję, przez oficjalnego nadawcę Orlen Superligi. To spotkanie dla tych wszystkich, którzy będą mieli mniej szczęścia i nie staną się posiadaczami biletów na ten mecz. Transmisja z tego spotkania na platformie streamingowej Emocje TV. Tyle z naszej strony. Prezes Jakub Kaszuba, dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener Rafał Kuptel. Dziękuję bardzo. Panowie zapewne za chwilę będą jeszcze rozmawiać o tych transferach. Trener Kuptel będzie się pytał, kto jest wolny w Ostrowie. Prezes Kaszuba, kto jest wolny w Kaliszu. No nic, będziemy rozmawiać po meczu sobotnim. Także też z pewnością zapytamy o opinię trenera Rafała Kuptela, dla którego to będą pierwsze derby kalisko-ostrowskie. Do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień.